miło po prostu nam, że mogliśmy z dziećmi tutaj przyjechać i spędzić tą chwilę, pomodlić się, oddać tą cześć. No, muzyka jest bardzo piękna, można się w słowa wczuć i naprawdę można czegoś bardzo wysłuchać. Także warto posłuchać tej jego muzyki, no ale no, my jednak młodzi to szukamy czegoś innego, innej muzyki, ale warto można wrócić z wspomnieniami do takich piosenek. Chwilami, nie? Jakieś smutne chwile czy coś, to można naprawdę posłuchać i się wczuć w tą muzykę. Każda jego piosenka, każdy jego tytuł to po prostu no wspaniałe, wspaniałe po prostu. Muzyka. Zresztą no, nawet teraz jak po prostu po śmierci w telewizji też były te koncerty, te krótkie zmianki, opowieści o nim. To jest po prostu przepiękne przeżycie. Też nie miał w życiu łatwo, bo jak się śledziło od początku, to różnie miał. Raz pod górkę, raz z górki, tak jak każdy człowiek. W życiu to jest różnie, raz lepiej, raz gorzej, ale cały czas po prostu brnął do przodu. No i przede wszystkim, jak to było po prostu pokazane, cały czas był z Bogiem. Mieszkamy niedaleko, więc czasami zaglądam. To tak. Też wiedzieliśmy, że tutaj pan Krawczyk mieszkał, także to tak. Było jakby no, wśród okolicznych mieszkańców znany fakt, że też bywał w kościele, w pasterkę na przykład śpiewać kolędy, z tego co nie wiadomo, chociaż osobiście nigdy nie uczestniczyłem, ale słyszałem też o tym, także udzielał się, że tak powiem, jako członek lokalnej społeczności. Tak.